Zdecydowanie czekamy. Nasze kandydatki na Miss nie potrzebują bielizny wyszczepiającej, prawda? To na pewno nie, ale niektórzy potrzebują. Ja na przykład bardzo cenię sobie taką bieliznę. Myślę, że przydaje się każdej kobiecie, szczególnie na takie wyjścia. I chcemy porozmawiać na temat właśnie bielizny wyszczepiającej, ale w kontekście upałów, bo okazuje się, że to może być bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia. Tak, ostatnio Adele, która bardzo dużo koncertuje, w zasadzie chyba codziennie ma koncerty i używa tej bielizny wyszczepiającej, przyznała się do tego, no, że w związku z tym, że jej używa, ma problem ze skórą, mianowicie, że ma grzybice skóry. Straszne, nawet nie wyobrażam, że takie dolegliwości można mieć. Jolanta Lewicka, brafiterka. Witamy. Oraz dzień dobry. Olga Janowska, dzień dobry. Internista, specjalistka medycyny estetycznej. Dzień witamy dobry. Serdecznie. To jak, jak działa na ciało, tak chciałam powiedzieć, mocno wyszczuplająca bielizna? Ja powiem wam, dam troszeczkę wiedzy, jak to jest z tą bielizną. Mhm. Mamy trzy przeznaczenia bielizny. To wam pokażę, gdzie to i jak stosujemy, co się dzieje. Pierwsze to jest taki efekt super wyszczuplenia, jak na przykład u Adele na scenę, na 2 godziny, kiedy ona potrzebuje takiego hollywoodzkiego looku. Tak. On jest, pamiętajmy, 2 godziny. Ona się poci, bo to jest wysiłek fizyczny. Mm-hmm. No tak, jest też na szpilkach. To jest duży wysiłek i uzyskujemy nadzwyczajne wyszczuplenie. Stosujemy takie magiczne pasy, gorsety, żeby ten efekt się zrobił. I to jest tylko na chwilę do wow, do Hollywood look. Drugie przeznaczenie to jest takie przeznaczenie okazjonalne, czyli od czasu do czasu, do sukienki, do jakiegoś ubrania, jakiejś stylizacji, która jest przezroczysta. Żeby trzymało nam, potrzebujemy, brzuch, prawda, na przykład. Skorygować brzuszek, który w sukience widać. Wygładzić plecy, które są, widać nierówności. Otulić biodra, albo też stosujemy tą bieliznę, jak jest coś przezroczyste, transparentne i też dla poczucia komfortu, że tutaj to wszystko, cały tułów jest ubrany. I trzeci przypadek też jest bardzo ważny, którego nie jesteśmy świadomi, to jest bielizna do codziennego użytku. W przypadku ocierania się łód, panie muszą nosić majty z nogawami, bo tutaj się robią rany. W przypadku dużej zmiany wagi ciała, kiedy schudliśmy 40 kilo i mamy nadmiar tkanki, nadmiar skóry, to bielizna robi nam w ogóle albo ciało. Albo po urodzeniu dziecka, albo prawda? Po urodzeniu dziecka. Jak mamy, słuchajcie, nawis i mamy potem bliznę, to żebyśmy się czuły komfortowo, to wybieramy specjalne do tego specjalną bieliznę, która współczesna ta bielizna jest, oczywiście są włókna syntetyczne, ale to są mikrowłókna, które dają takie poczucie jedwabistości. Wydawałoby się, że taka bielizna powinna być oddychająca, prawda? Jakby pretekstem do naszej rozmowy było to wyznanie Adele. No i teraz pytanie w związku z tym, bo tak jak powiedziałaś, te bielizny są różne, mają różne... Tam są dwie rzeczy, żebyśmy tylko były świadome, że te włókna, te mikrowłókna, te najbardziej nowoczesne teraz pozwalają uciekać temperaturze z ciała, czyli nie trzymają ciepła i pozwalają uciekać wilgoci, czyli nie jest to mokre, czyli schładzają i pozwalają dać poczucie komfortu. Pomijając ten ekstremalny przypadek, jakby sceny, myślę, że nie powinniśmy porównywać dla kobiet, tak? Bo to jest ale inny chyba też przypadek. Nie należy przesadzać, tak? Nie należy przesadzać, nie należy się ściskać. Ja często daję klientkom, słuchajcie, czasami dwie, trzy pary trzeba założyć, żeby uzyskać określony efekt. Czasami kończy to się środkiem przeciwbólowym, żeby ona wytrzymała te 2 godziny, schodzi i zrzuca te majtki. Ale kobiety są pełne poświęceń, prawda? Żeby tak to wyglądać. No, jesteśmy w swoim rodzaju, to ale prawda. Ale czym sobie nie szkodzimy, pani doktor? Z lekarskiego punktu widzenia to nie jest fizjologiczna sytuacja, że tak się uciskamy. Ani gorset, ani pas, ani bielizna, ani nawet bardzo ciasne spodnie, ponieważ uciskamy narządy jamy brzusznej. Żołądek, jelita. Możemy mieć wzdęcia, niestrawność, zgagę lub nasilenie objawów refluksu na przykład, czy też choroby wrzodowej. Możemy mieć zaparcia, bo perystaltyka jelit nie działa tak, jak powinna. Może być też ucisk na narządy miednicy mniejszej, na pachwinę i nawet taki przewlekły ucisk pod postacią zespołu nerwu skórnego bocznego uda, czyli to są takie bóle, nawet bardzo piekące uda, gdzie się pacjent zgłasza do lekarza. Okazuje się, że problemem są bardzo ciasne dżinsy albo pasy wyszczuplające. Ale słuchajcie, bo myśmy zaczęli od tych dolegliwości skóry, to się okazuje, że wewnętrzne dolegliwości od razu, jeśli chodzi o nasze organy, narządy, a ja zawsze myślałam, że ta wyszczepiająca bielizna jest po prostu bardzo zdrowa dla nas, bo dobrze wpływa na krążenie, często się o tym mówi, wręcz bo nie? Odwrotnie. No jak to? Nie. Tak jak było powiedziane, na 2 godziny. Na 2 godziny maksymalnie, jak jesteśmy, słuchajcie, jak jesteśmy pełną figurą.
Tak, wiemy, jak Adele wygląda w życiu codziennym, chodzi w klapkach i jaką ma figurę. Nagle wchodzi na scenę i mamy taką talię. Tak? Tak. To jest spektakularny efekt. Nie ma, tak? 2 godziny śpiewa maksymalnie, potem go wyrzuca prawdopodobnie. Chociaż to też jest w ogóle niesamowite, że śpiewa, bo przecież tutaj pracuje przepona, więc przy śpiewaniu tak, aż tak naprawdę ten one są jakby przyzwyczajone. Ja pracując, przygotowując swoje klientki na scenę, no to naprawdę mnóstwo różnych dziwnych rzeczy robiliśmy, ale pamiętajmy, że to jest tylko na chwilę, to nie musi być. Natomiast też dajmy sobie pozwolenie, żeby nosić tą bieliznę, żeby nie krytykować tych kobiet, że one noszą, bo muszą w tych przypadkach, kiedy powiedziałam, że są tarcia, że są takie deformacje ciała, że tylko bielizna dodaje kształt kobietom. Jak skróćmy na przykład 50 kilo, no to słuchajcie, to wtedy trudno jest funkcjonować i to też daje poczucie komfortu. Ale też ja będę trochę bronić, nie sobie bieliznę, ale wydaje mi się, że no, ja jestem profesjonalną tancerką tak. I wiem, że kiedy gdzieś coś mi uciskało, ja inaczej też się trzymam wtedy. I potem to ciało pamięta. Natomiast to jest taki stymulator. Więc gdzieś może być właśnie to stymulacją do tego, żeby lepiej właśnie wyglądać, trzymać się i gdzieś pamiętać, żeby wciągać brzuch czasami. Ale też jest jedno zagadnienie jak gładkość, tak? A mamy, słuchajcie, rozstępy na brzuchu, a mamy jakieś nierówności, jakieś blizny, mamy, słuchajcie, celuli, coś tam się dzieje, to wtedy taka bielizna robi nam gładkość. Pamiętacie taki efekt, jak ktoś podchodzi was po plecach, mówi, a cześć, kochana, witaj, ty wiesz, że tam masz, słuchajcie, masz tam te tak, odpuszczone tam plecy i to jest niekomfort. A gdyby mamy wyjście i mamy wszystkie ciocie, wujki się witają z nami, to mamy, dobra, proszę mnie klepać, możemy się przytulać, bo tam mam gładko. Chodzi o ten komfort. Od czasu do czasu, okazjonalnie. Mhm. O skórę chcemy jeszcze zapytać. Czy właśnie są takie materiały, które no, nie będą nam szkodzić, które jednak będą oddychać? Jakie to są materiały, to tam Jola nam powie. Ja tylko powiem, co się dzieje, jak jest w przypadku Adele, która miała bieliznę taką nieoddychającą. No z właśnie. Tego wniosek, jeśli się nabawiła grzybicy. Prosto mówiąc, bielizna, która nie oddycha, powoduje, że nie jest odprowadzany pot ze skóry. Skóra jest mokra. Przez dłuższy czas dochodzi do maceracji naskórka, takich odparzeń po prostu. I to jest ciepło i wilgoć. Tak. To jest świetne środowisko dla bakterii i dla grzybów. Robią się wyprzenie, czyli takie zmiany skórne albo zmiany plamy występują, albo występuje takie błyszczenie skóry często przy infekcjach grzybiczych, albo też występuje zmiany takie sączące nawet. Także jeżeli już to się pojawi, to trzeba się zgłosić do lekarza, bo trzeba zastosować miejscowy lek przeciwzapalny, a czasem nawet do ustnej. To dość długo trwa. Te rzeczy skórne się długo leczą. Jakby takim profilaktyczne działanie to jest po prostu częste mycie, po prostu częsta higiena ciała z mydłem, które nie będzie nam niż uszkadzało bariery skórnej, to już wiele razy o tym mówiliśmy, z delikatnym tylko też niepocieraniem skóry. Dbajmy. Bo ja też tak się domyślam, że Adel się myje pewnie, ale na przykład miała może na przykład taką sukienkę na tej bieliźnie, ale wiecie o co chodzi, która może nie była oddychająca, może jakaś sztuczna skóra. Wiecie, jakie są czasami te tworzywa, w których są robione gorset, takie kreacje. Tak. Drugi dzień następny gorset, tak, prawda? Właśnie, tak, właśnie. Och, mogłybyśmy jeszcze godzinami rozmawiać o tym. Na pewno Adel się myje, na pewno Adel pięknie śpiewa i proponuję, żebyśmy się na głosie Adel skupiły. A teraz tak chciałabym śpiewająco przejść do kuchni. Tak, bo tam Kuba, Sujermak, Zofia.